Hej, witam serdecznie na moim kanale i zapraszam do oglądania pierwszego odcinka nowego wyzwania, do którego zasady wymyśliłam sobie sama. Miałam wielką ochotę na zacząć nowe wyzwanie, ale nie mogłam znaleźć na internecie nic, co by mnie interesowało, i te wyzwania miały wszystkie, powiedzmy, przestarzałe zasady, oparte bardzo na tych starszych dodatkach. No i większość z tych wyzwań nie uwzględniała tych nowych, a ja bardzo chciałam właśnie jakieś takie wyzwanie, gdzie mogłabym użyć też nowe dodatki. No i jakoś tak nie znalazłam nic, co by mi odpowiadało, więc sobie postanowiłam wymyśleć sama zasady i oprócz zasad dodać też może jakąś taką małą, krótką historię, którą muszę tak jakby odegrać w cudzysłowiu, ponieważ uwielbiam storytelling, w ogóle to bardzo lubię robić machinima i zawsze w moim gameplayu dodaję właśnie jakieś machinima czy cutscenki, jak kto woli. Postanowiłam właśnie wymyśleć sobie sama zasady. Jak na razie, no to jest wyzwanie typu Legacy, więc trzeba grać przez mniej więcej 10 generacji. Ja jak na razie wymyśliłam sobie zasady do 5 generacji i potem tak mi się wydaje, że jeszcze pewnie jakieś dodatki wyjdą, więc może będę ewentualnie coś tam modyfikować, dodawać. Ok, ja tutaj mam ściągawkę w moim telefonie, gdzie sobie spisałam wszystkie zasady. Tak więc pierwsza generacja to jest pokolenie pierwsze, aktor światowej sławy. Twoją aspiracją jest być gwiazdą simowego kina. Czyli musi spełnić tą aspirację tutaj gwiazda światowej sławy. Jeżeli chodzi o umiejętności, które trzeba zmaksymizować, to jest charyzma, aktorstwo oczywiście, i dowolny instrument. Może być gitara, mogą być nawet wszystkie, co jak kto woli, jeżeli ktoś woli trudniejszą wersję. Musisz otrzymać co najmniej dwie nagrody. Nie wierzysz w miłość, więc masz co najmniej 7 różnych dziewczyn, chłopaków naraz. Zależy oczywiście, czy gramy z Simem, czy Simką. No ja teraz gram Simem. Masz dziecko z jedną z przypadkowych dziewczyn, którym się nie zajmujesz, jeżeli twój Sim jest mężczyzną. Natomiast jeśli Simka, to porzuca dziecko ojcu. Gdy masz już co najmniej 3 gwiazdki, zakochujesz się bez pamięci. Poślub miłość twojego życia i miej co najmniej 2 dzieci. Wypraw huczne, luksusowe wesele, na którym będą obecne gwiazdy. Zamieszkaj w luksusowej willi. Wielkość oczywiście tutaj jest do wyboru. Osobiście nie lubię grać na wielkich działkach, bo mi się wydaje, że tam troszkę laguje. No i w ogóle mi się tak ciężko gra na takich wielkich działkach, bo zanim Sim z jednego miejsca do drugiego dojdzie, to trzeba wieki czekać. No ale ważne, żeby ten dom wyglądał na luksusowy. Wielkość nie jest aż taka ważna, istotna, ale ważne, żeby był luksusowy, żeby wyglądał na luksusowy. No i wybór dziedzica należy do mnie, do was, kto będzie chciał grać w to wyzwanie. Nie może to być dziecko adoptowane poprzez wszystkie 10 generacji, bo oczywiście tutaj chodzi o to, żeby te geny były, żeby to było od naszego Sima, a żeby nie było od jakiegoś tam randomowego, że to jest dziecko adoptowane, więc chodzi tutaj o dzieci, które są od naszych Simów. No i mniej więcej o to chodzi w pierwszej generacji. Troszkę mnie denerwuje i troszkę mnie smuci, szczerze mówiąc, że mój komputer tak bardzo syczy i sapie. Niby jest gamingowy, niby fajny. Ale jak tylko odpalę Simsy, to tak mi zaczyna się nagrzewać i tak mi tutaj ten wentylator syczy, że potem nawet, nie wiem, do programów jakiś tam próbuję to audio zmodyfikować i to syczenie jakoś usunąć, no ale jakoś mi nie wychodzi, jakoś nie jestem dobra w tym. Mam nadzieję, że nie jest to zbytnio denerwujące. Aha, jeszcze zapomniałam, pokażę wam tylko domek. To jest starter, także nic specjalnego tutaj nie ma w Del Sol Valley. Zwykły taki boksowaty starter, bo pieniążków nie było za dużo. Oczywiście, bo on dopiero zaczyna swoją karierę. Jeszcze nawet nie podjął pracy, więc pieniążków nie mamy. Jak widzimy, tutaj jest 274 simoleony. Wchodzimy do środka. Dobrze.
Bardzo prosto, nic specjalnego. Łazieneczka tutaj, o, prościutka. Tutaj mamy sypialnię. Tutaj jest sypialnia. Wychodzimy, oj. Wychodzimy z sypialni i mamy salon połączony z kuchnią. Kurczę, co mi te mury tak wchodzą tutaj. No i oczywiście jest napis Love is Poison, bo on jest... Jeśli, nie wiem, czy to przeczytałam, że on właśnie nie wierzy w miłość, bo tutaj chodzi o to właśnie w tej historii, że on jest takim... No nie wierzy w miłość i będzie taki troszeczkę hamowaty, jeżeli chodzi o kobiety, ale to się właśnie zmieni. I właśnie o to chodzi mi tutaj też w tym wyzwaniu, że nie tylko te zasady, ale jest też ta historia do odegrania. Okej, więc tak, najpierw myślę, że musimy zacząć... Powiedzcie mi, że dałam tutaj lusterko. Jest, okej, no w łazience musi być. Bo on musi zacząć ćwiczyć aktorstwo i musimy podjąć pracę jako aktor. Okej, ćwicz umiejętności aktorskie, super. Czy ja powiedziałam o jego cechach? Nic nie powiedziałam, więc niech on sobie tutaj ćwiczy te umiejętności, a ja jeszcze zerknę na jego cechy. Ma na imię Jonathan Lewis, jest romantykiem, jest simem aktywnym. Talk active to będzie, że on jest rozmowny. Mam tutaj troszeczkę tych właśnie tych cech też z modów. Would be happy to have children. No to randomowo mu dało. Ja to skasuję to. Mi to nie pasuje do historii. Więc to skasuję, że on dzieci nie chce teraz mieć. No i jest lover i jest hero. To z Wicked Whims dodali. Aha, jeszcze tutaj mamy niżej. Jest kontaktowy, bo ma aspiracje popularności. Okej, dojechaliśmy do dwójeczki chociaż. I teraz tak, ja jeszcze sobie tylko skontroluję, czy ja mam włączone starzenie. Okej, więc Jonathan, my musielibyśmy teraz podjąć karierę aktora. Więc spróbujemy to zrobić. Przestań teraz już się tutaj przed tym lusterkiem popisywać. Podejmij karierę. Okej, i wybieramy sobie aktora. Przyznam szczerze, okej, to wybierzemy jeszcze agencję. Przyznam szczerze, że ja jeszcze nie ograłam tak dobrze tej kariery. Znaczy, nie, no doszłam dość wysoko, to fakt. Ale do 5 gwiazdek chyba raczej nie. Chyba raczej nie. Więc będzie to dla mnie dosyć ciekawe i fajne, interesujące, wydaje mi się. Dobra, tu potem chyba będę mogła sobie jeszcze zmieniać, więc na razie wezmę tą pierwszą randomową agencję. O kurczę, czy ja tutaj włączyłam przewijanie? O, i nawet zdobył sprawność fizyczną. My tutaj musimy zmaksymizować charyzmę, umiejętności aktorskie, no i jakiś tam dowolny instrument. My na razie kaski za bardzo na instrument nie mamy. Zobaczymy sobie najpierw, co on musi tutaj, czy jest jakaś... do niego jakieś przesłuchanie dla niego dostępne, żebyśmy mogli już zacząć coś zarabiać, bo my musimy jeszcze tutaj 7 dziewczyn mieć. Mamy jakieś 2 przesłuchania, kowbojskie sztuczki i reklama słonych mydlin. Dobra, to jest od 155 do 490, a to jest od 170 do 500. Tutaj trzeba mieć charyzmy na dwójeczkę, a tu gitarę, więc ja gitary na razie nie mam, więc weźmiemy sobie to mydełko. Dobra, dojdziemy chociaż na tą dwójeczkę. Pieniążków mamy troszkę mało, ale myślę, że możemy już zacząć poznawać jakieś dziewczyny, skoro mamy mieć naraz 7 dziewczyn. Kurczę, ale sobie zasadę wymyśliłam. Kim ty w ogóle jesteś, kobieto? A, to jest ta, jak ona ma? Ulrike, No, ja sobie taką opcję w MC Command, bo ona jest bardzo fajna, ta opcja właśnie, nawet nie widziałam, od niedawna ją dopiero odkryłam, że można sobie właśnie takie coś zaznaczyć, że chcę, żeby randomowi simowie to byli tylko ci z mojej galerii albo, czy z głównej galerii, nie pamiętam już jak to wygląda, no w każdym bądź razie nie wychodzą już mi simowie, kurczę, blade w tych, w skarpetach i na szpilkach, chociaż czasem się zdarzają, bo nawet nieraz w galerii ktoś tam stworzy sobie jakiegoś dziwnego sima i mi ten sim się pojawi. Artystka sceniczna Judith Ward, ona tak wygląda? A bo to jest chyba jej... A nie, to jest chyba...
Dodana jakaś gwiazda. No, to będzie gwiazda z tego. Z galerii, bo przecież Judith tak nie wygląda. O nie! Idzie toalety. Dobra, poszedł. Myślę, że Judith mogłaby być jedną z jego dziewczyn, chociaż jedną gwiazdę sobie uwzględnił. Wiem, że jest ciężko w ogóle ją zapoznać, a co dopiero mieć jakieś tam romantyczne interakcje. A ja sobie lubię utrudniać życie. Dobra, spróbuj się przedstawić. Zobaczymy. O kurczę, jak ja nie lubię tego darcia się. Daję, super. O, jest też ten, Bako. O kurczę. Poproś o fotkę z ręki. Ale mi zacina, jejku, szkoda. Okej. Przyjazne. Poproś o objęcie. No wykorzystamy wszystko, żeby jak najwięcej. No jak na razie jest dla nas miła, wszystko zaakceptowała. Takie to jest wkurzające, że trzeba powtarzać te interakcje 10 tysięcy razy, żeby w ogóle móc jakąś tam romantyczną interakcję zrobić. O, róże, 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 o. Damy jej róże. Zaakceptowała, fajnie. I jest nawet szczęśliwa. To chyba nie ta sama Judith z gry. No ale my nie chcemy żadnej Mary, bo my tutaj mamy Judith. No my chcemy tak powolutku, powolutku wszystko, fajnie. Z kim ty tu rozmawiasz? Ale jaka naświetlona ta pani jest. Skąd to światło? Jejku, przez chwilę myślałam, że ona goła jest. Dobra. A czemu my nagle straciliśmy ileś tam simoleonów? To ten drink taki drogi był? Kurczę, żebym widziała, tam go nie kupowała. I on już jest pijany po tym jednym drinku. O kurczę, ten jak się wydarł, aż mi słuchawki podskoczyły do góry. No kurczę, szkoda, Judith, ale nie mam innych interakcji tutaj na razie. Ty co tutaj robisz na trzeciego? Dobra, dzięki Judith, dzięki za 3 autografy piękne, które sobie sprzedamy i może kupimy sobie gitarę. No ale już dużo mają tej przyjaźni, dlaczego mi inne interakcje nie wychodzą, ciągle te same? Już dosyć dużo, na połowie jest ten zielony pasek. No więc my tą Judith na razie zostawimy, skoro i tak nam się nie zmienia, może ją zaprosimy do domu, bo już chyba możemy ją zaprosić do domu, mi się wydaje, jeżeli mamy przyjazne na połowę. Zamów jedzenie. Co tutaj jest takiego taniego? Precel. O kurczę. A towarzystwo cały czas gadał z Tom, z Judith i towarzystwo ma tak na czerwono. Zabawa już mu też schodzi. Dobra, to najemy się. Idziemy spać, bo już jest późno, a my jutro mamy przesłuchanie, ale ja jestem nienormalna. On już... Czarne oczy ma. Dołki pod oczami. Z braku snu. O, cześć Judith. Też znudzona jesteś, tak jak my. Dobra, wracamy do domu. Dobra, on sobie się sprysznicuje. I śpi. Do you have good intentions with me? A kim ty w ogóle jesteś, Ulrike? Rozmawialiśmy z tobą chyba przez 2 sekundy. Jakie mielibyśmy mieć co do ciebie intencje? Żadnych. Hej, podobno ty i Judith Ward przyjaźnicie się ze sobą. Ona jest naprawdę fajna. No wiemy, wiemy.
Dobra, tak żeśmy zabalowali. A czemu ty jesteś smutny? A, samotny, bo nie ma nikogo. No musimy z kimś pogadać. Wczoraj wieczorem zabalowaliśmy w barze. Wypłacz się. No dobra, wypłacz się, skoro musisz. O ludzie, jak mu się ręka wygięła. Ojejku, nie będę na to patrzeć. Zabalował w barze i dzisiaj wstał o 14, o 15 prawie. No. Aha, nie mamy na nic kasy. Nie, no oczywiście świetna, ja nie dałam lodówki, no pewnie. I nawet teraz nie mamy pieniędzy, żeby tą lodówkę sobie kupić. Mieliśmy zbierać na gitarę, a ja nie dałam lodówki. Jejku. Ja jestem. O nie, no to normalnie szok. Jak mogłam lodówki nie dać? Jak mogłaś nie dać lodówki, kobieto? Dobra, zaraz ocenimy, ile kosztują te autografy. Ja myślałam, że na trzy autografy mi dała. A ona mi dała tylko dwa. Dobrze, no niestety miałam jakieś problemy z nagrywaniem. Nie wiem, dlaczego program do nagrywania sam mi się wyłączył. Część filmiku mi się nie nagrała. On, no ale to nie wydarzyło się tam nic takiego ciekawego. On poszedł na przesłuchanie i wrócił z niego i oczywiście, no i okazało się sukcesem i on teraz się szykuje na rozpoczęcie, na tą reklamę, która będzie w środę o 9 i musi rozwijać umiejętności aktorskie i rozwijać charyzmę. Wladek, idź sobie, kolego, nie chcemy cię tutaj, nie chcemy mieć z tobą nic wspólnego. Proszę cię bardzo, idź sobie. W ogóle czy ja to zablokowałam dla wampirów? Nie chcę, żeby mi tutaj zablokuj drzwi dla. Dobra, Jonathan musi teraz rozwijać swoje umiejętności aktorskie i charyzmę na zlecenie, które tutaj ma. Dobra, poszedł sobie Wladek. No, szkoda troszkę, że mi się nie nagrało tamta część filmiku, no ale dobra. No nie wiem, jak to się stało, że się program rozłączył sam. Z góry przepraszam na taki jakiś taki dziwny głos, który mogę mieć, bo leczę się z COVID-a, więc troszkę mogę mieć taki jakiś dziwny głos, nie mętny. Siedzę w domu, jestem na kwarantannie i sobie gram w Simsy. Zaczynam sobie różne wyzwania, żeby się nie nudzić. No i zobaczymy, ale i tak się cieszę, że dobrze przechodzę tego COVID-a, bo z tego, co tutaj we Włoszech się działo, to no troszkę się działo. Więc cieszę się, że u mnie to wygląda tylko w taki sposób, że straciłam. No nie czuję zapachów i smak jedzenia też mam. Nie czuję w ogóle nic, no ale. I w sumie to tylko to. Dobra. Rozwijaj umiejętności aktorskie, rozwijaj charyzmę. Ja sobie to może już poza kamerką dobiję do dwójeczki, bo on musi. Nie, do dwójeczki musi. Nie, on musi to. Aha, to już jest ukończone, więc możesz już teraz zająć się charyzmą. O, rośnie, coś nam tutaj rośnie. No, ale to jest jeszcze długa droga do tej pierwszej gwiazdki, więc myślę, że sobie to zrobię poza kamerkami. Poza kamerkami, poza filmikiem tutaj. Będę też dodawać cutscenki, będę dodawać filmiki, więc z animacjami mam nadzieję, że będzie ciekawie. A mam masę animacji do wykorzystania, bo jestem nałogowcem na Patronie i wykupuję wszystkie animacje, które są możliwe do wykupienia. Są naprawdę, jest masa animacji na Patronie, naprawdę ludzie mają takie talenty, super sprawa. A ja uwielbiam animacje. I prawie wszyscy patroni, do których jestem zapisana, są z Rosji. No mają ludzie talent, naprawdę. No super, super sprawa. Miłego dnia życzę. Bądźcie zdrowi. Starajcie się siedzieć w domu jak najwięcej, żeby nie zachorować. Chociaż w sumie to ja też siedziałam w domu, a ja tak czy inaczej zachorowałam, więc nie wiem, czy te maseczki i siedzenie w domu coś dają, no ale. No ale. Dobra.
No więc. Aga, Hejka, pozdrawiam wszystkich serdecznie i mam nadzieję do następnego odcinka. Trzymajcie się cieplutko.